Czy jechaliście kiedyś czołgiem? Jeśli nie, to się świetnie składa, bo dzisiaj macie niepowtarzalną okazję, żeby usiąść na bocznym siedzeniu. Po ostatnim weekendzie na Ferrari wylała się ogromna fala krytyki, a z krytyką jak z makaronem. Najlepiej smakuje we włoskim wydaniu. Gwarantuję Wam, że takiego przeglądu włoskiej prasy na łamach echa padoku jeszcze nie było, dlatego usiądźcie wygodnie, zapnijcie pasy i pod żadnym pozorem nie oddalajcie się od odbiorników. Będzie naprawdę gorąco. Jest poniedziałek, 13 lipca, Daniel Biały, Echa Padoku. O, nie jest łatwo w dzisiejszych czasach być kibicem zespołu Ferrari, a określenie gorzej być nie może chyba na stałe zniknie ze słownika włoskich sympatyków ścigania. Włoska prasa jest najlepszym przekaźnikiem tego, co czują włoscy kibice i te nastroje, jak za chwilę usłyszycie, są naprawdę bardzo złe. Pojawiają się dwa słowa, one w zasadzie przewijają się we wszystkich publikacjach. Koszmar i katastrofa. I tak La Gazeta zaczyna od napisu na pierwszej stronie: czerwona katastrofa. Koszmar Ferrari. SF1000 jest wolny i bez przyszłości. W tym samym położeniu są również kierowcy. Jeśli istnieje szansa, że coś może pójść nie tak, to na pewno tak będzie. Tutaj jest takie nawiązanie do prawa Murphy'ego. Jeżeli coś może pójść nie tak, mamy gwarancję, że tak właśnie się wydarzy. Wczoraj przeżyliśmy powtórkę wydarzeń z Brazylii, ale Leclerc spuścił kurtynę i rzeczywiście no, włoscy kibice od wielu lat nie mogą doczekać się sukcesów i zamiast zbliżać się do tych sukcesów, oddalają się jeszcze bardziej. Ten tunel staje się coraz dłuższy, o czym będzie za chwilę. La Gazeta pisze również o tym, że potrzebna jest reakcja ze strony szefostwa zespołu, a może nawet szefostwa koncernu. To, co widać na to, że nie pasuje do nazwy Ferrari, to nie jest tylko nasza opinia, tutaj piszą dziennikarze. Takie słowa publicznie wypowiedział Mattia Binotto i tam pojawia się podkreślenie szef zespołu Ferrari. Więc jeżeli szef zespołu Ferrari mówi takie słowa, Włosi oczekują naprawdę mocnej reakcji. Jaka ta reakcja może być? No myślę, że tutaj do poprawy jest bardzo wiele. Poprawa powinna nastąpić w wiele różnych obszarach. Tu nie tylko samochód, ale również sytuacja wewnętrzna w zespole. Tego zespołu praktycznie nie ma. To, co widzimy, to są strzępki, które do siebie na ten moment nie pasują. Tak jak mówiłem w ostatnim materiale, panowie, jeżeli chcą uratować twarz zespołu Ferrari, muszą kolejny raz, być może ten ostatni raz w tej konfiguracji z Sebastianem Vettelem, usiąść razem, porozmawiać i powiedzieć, jakie są priorytety i postarać się uratować z tego sezonu to, co jeszcze jest możliwe do uratowania. Tutto Sport pisze o szaleństwie Ferrari. Tyle odliczaliśmy do sezonu, a Ferrari już przegrało. Bez samochodu, bez filozofii i bez kierowców. Vettel jest kompletnie zdezorientowany po sytuacji z umową, ale Leclercowi wydaje się, że dalej jeździ w wirtualnych wyścigach w sieci. No i na koniec pada stare dobre ciemność, widzę ciemność. No i tutaj trudno się nie zgodzić z tym opisem tej sytuacji w zespole Ferrari. Ona naprawdę wygląda bardzo źle. Już odkładając te kwestie techniczne, sam duch zespołu na pewno jest mocno przełamany i trudno będzie to skleić. Trzeba będzie dobrego spoiwa. Być może właśnie ta zmiana, która ma nastąpić, do której wzywa La Gazeta, to będzie zmiana być może na stanowiskach kierowniczych. Pojawi się to spoiwo, które ponownie połączy te rozbite elementy ze sobą i zobaczymy nieco inne oblicze zespołu Ferrari. Tutaj pojawia się też taki brak nadziei na to, że cokolwiek się poprawi, że będzie lepiej, choć dzisiaj włoski serwis Motorsport napisał o tym, że w ciągu najbliższych dwóch weekendów pojawią się kolejne poprawki, kolejne pakiety, które mają nieco zmienić charakterystykę tego samochodu. Mówi się o nowej konfiguracji chłodnic w tym samochodzie, więc być może zmienią się również boczne sekcje. Tutaj nastąpi pewna zmiana, ale również ma się pojawić nowy, taki bardzo smukły nos. Widzimy, że wszystkie zespoły idą w tym kierunku. To wszystko na pewno jest jednym wielkim pakietem, ale ten pakiet powstaje z pewnymi znakami zapytania dotyczącymi narzędzi, na jakich pracuje zespół Ferrari, ale też filozofii, koncepcji budowy tego samochodu. Corriere della Sera. Kryzys Ferrari. Manewr, który zabolał najbardziej, to jest właśnie manewr wykonany przez Charlesa Leclerca. Tutaj pojawia się taka bezpośrednia szpilka w Charlesa Leclerca. Bardzo dużo krytyki we włoskiej prasie skierowane jest nie tylko na sam zespół Ferrari, ogólnie na to, co się dzieje wewnątrz w Maranello, ale właśnie na tego młodego, zdolnego, ambitnego Charlesa
Leclerca. Wybaczymy mu to, ale nie prędko, więc Włosi po raz pierwszy chyba mają pewne wątpliwości dotyczące tego, czy Charles Leclerc rzeczywiście jest tym wybranym, który uratuje zespół. Oczywiście sam nic nie zrobi, ale on w tej trudnej sytuacji powinien dać sygnał do walki, do ataku, do tego, żeby udało się jeszcze cokolwiek z tego uratować. Zwykliśmy rozpływać się nad tym chłopakiem, nad jego talentem, gracją i inteligencją. Dlatego oglądanie tego, co stało się na początku wyścigu, wprawia nas w zakłopotanie. Rzeczywiście, włoscy dziennikarze sami czują się zakłopotani. Czy dali się oszukać? Czy to wrażenie, które roztoczył Charles Leclerc, jest tylko złudnym wrażeniem fatamorganą? Bo to, co pokazał na to, że nie przystoi kierowcy, który ma tak duże aspiracje, albo inaczej, którego dziennikarze już namaścili następcą Sebastiana Vettela, być może następcą Michaela Schumachera, człowieka, który pociągnie ten zespół do przodu, wyciągnie go z tej bardzo ciemnej otchłani, w której znalazł się obecnie zespół Ferrari. Niszczycielska cierpliwość to niepokojąca cecha, która wielokrotnie dawała o sobie znać w przypadku Vettela, a przecież Leclerc miał być ulepiony z innej gminy. Włoscy kibice, włoscy dziennikarze zaczynają wątpić, czy ten wybrany Chosen One jest właśnie tym właściwym. Jak to wszystko dalej się potoczy? Niesamowicie ciekawy wątek. La Repubblica. Kolejny raz pojawia się słowo katastrofa. Kontakt między kierowcami wyrzucił ich obu z wyścigu. Fani w mediach społecznościowych są bezlitośni. Pozostaje zapaść się pod ziemię. To jest nawiązanie do tego, co piszą kibice zespołu Ferrari. Nawet nikt nie próbuje sugerować, że Ferrari może się z tego pozbierać. Samochodem zrodzonym z wadliwego projektu, wykastrowanym silnikiem oraz Monakijczykiem, któremu cudem udało się dojechać tak wysoko przed tygodniem. Jest gorzej, niż można było sobie to wyobrazić, więc tutaj bardzo celnie La Repubblica wytyka te wszystkie braki, których jak widzicie, jak słyszycie, jest bardzo dużo. Zresztą można to było zobaczyć w trakcie tych dwóch weekendów wyścigowych na torze. Będzie jeszcze ciekawiej. Il Giornale pisze: od księcia do zamachowca samobójcy. No, pierwszy raz pojawiają się takie słowa kierowane pod adresem Charlesa Leclerca. Słyszeliśmy już to w przypadku Sebastiana Vettela wielokrotnie. Tym razem Charles Leclerc zbiera naprawdę bardzo mocne razy, te ciosy idą seriami, to bardzo mocne, no ale tutaj trzeba przyznać, że zupełnie zasłużenie. Katastrofa Ferrari to jednak coś więcej niż kontakt kierowców w zakręcie numer 3. Głupota wybranego, tu kolejny raz pojawia się to określenie, wybrany, który w ciągu tygodnia z bohatera stał się osłem, to tylko czubek góry lodowej, który szybko osiąga dno. Tym razem chęć pokazania się była tym, co go zgubiło, więc tutaj Włosi chcą, żeby Charles Leclerc nabrał więcej cierpliwości. To właśnie tej cierpliwości zabrakło w tym konkretnym manewrze, tak jak mówiłem w ostatnim wydaniu. W pierwszym zakręcie, na pierwszym okrążeniu nie można raczej wygrać wyścigu, natomiast można stracić wszystko, jeżeli decyduje się na takie manewry, które nie są chłodną kalkulacją. Jeżeli pojawia się jakaś przestrzeń, która za chwilę zniknie i to są ułamki sekund, to tylko wyobraźnia kierowcy, takiego szalona wyobraźnia może podpowiadać, że tam jest miejsce na to, żeby zmienić losy tego wyścigu. Il Giornale kontynuuje. Sytuacja nie jest łatwa, a pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest znalezienie źródła problemu. Może nim nie być samochód, ale metodologia oraz koncepcja, i to martwi jeszcze bardziej. Więc tu jest nawiązanie do nie narzędzia, ale do sposobu myślenia, do koncepcji podejścia do tej operacji wyścigowej i budowania tego na nowo. Po tych zmianach, które nastąpiły wewnątrz zespołu, już w lutym wiedzieli, że coś jest nie tak z tym samochodem. Jest lipiec i nadal się z tym nie uporali. No, nawiązanie bezpośrednie do tych poprawek, które przywiózł zespół Ferrari, które nie zadziałały, choć tutaj też trzeba dodać, że nie wiem, jak wyglądałoby to w trakcie całego dystansu wyścigu. Niestety włoscy inżynierowie nie dowiedzą się tego, bo kierowcy zakończyli ten wyścig w zasadzie w zakręcie numer 3, a Charles Leclerc był w stanie z tą uszkodzoną podłogą dojechać do piątego okrążenia i wtedy skończyła się jego przygoda ze ściganiem, chyba w jedynym historycznym Grand Prix Styrii. Tutaj muszę nawiązać do tego, co mówił nie tak dawno James Allison w materiale Mercedesa o tym, że dzisiaj wszystkie zespoły dysponują tymi samymi narzędziami. Dokładność tych narzędzi jest do siebie bardzo zbliżona. Tutaj nie ma gdzie tak naprawdę szukać problemu, choć on mówi, to jest bardzo popularna wymówka. Coś nie idzie, problem z korelacją, media mamy załatwione, będą mieli o czym pisać, a te prawdziwe problemy mogą być gdzieś indziej. I to są właśnie te koncepcje i metodologia działania, te założenia przyjęte przez zespół, kiedy wprowadza się te ogromne ilości danych do komputerów, do symulacji, tam potrzebne są pewne uproszczenia. Każdy zespół dysponuje swoim własnym sposobem, swoimi własnymi parametrami, skrótami,
tej prawdziwej, otaczającej nas rzeczywistości, dzięki czemu to, co wyjdzie w wyniku tych wszystkich operacji w tunelu z wykorzystaniem technologii CFD, ma być bardzo zbliżone do tego, co widzimy na torze. W przypadku zespołu Ferrari regularnie, co 2-3 lata, pojawiają się takie wątpliwości dotyczące czy to tunelu, czy metodologii. To się musi skończyć. Tutaj potrzebne jest jedno chirurgiczne cięcie, tylko jak na razie nie widać człowieka, który miałby rękę, która nie drży i był w stanie wykonać taki manewr. Tutaj jeszcze jedna rzecz się pojawia i tutaj już jest takie nawiązanie do tej śmiesznej, czy wręcz tragicznej, dramatycznej sytuacji zespołu Ferrari. Toto Wolff wspomniał, że Ferrari brakuje w walce, ale pod maską śmiał się jak szalony. I to nawiązanie do pewnej śmieszności, pewnego tragicznego wyrazu tej sytuacji pojawia się również we fragmencie, który wybrałem z L'Équipe. Leclerc i Vettel wyeliminowali się na pierwszym okrążeniu i wciągnęli Ferrari w tunel, którego koniec coraz bardziej się oddala. Im bliżej, czy z biegiem czasu powinniśmy być bliżej tego światełka w tunelu, ono powinno stawać się coraz większe, a tak naprawdę to światło zaczyna zanikać. Nie widać końca tych wszystkich problemów, a nawet one stają się coraz większe. Dla Hamiltona Ferrari już nie istnieje. Tu kontynuuje L'Équipe. Najwyżej, żeby ich sponiewierać, wyśmiać. Tutaj nie do końca to tłumaczenie jest takie trafione, ma to wiele znaczeń, więc jak widzicie, włoska prasa przejechała się po Ferrari kolejny raz jak czołg, ale pierwszy raz tak mocno uderzyła w tego młodego Charlesa Leclerca. Ja zastanawiam się, jak on z tej sytuacji wyjdzie, bo naprawdę no, bił się mocno w piersi, ale cóż z tego, jak tych utraconych punktów na torze, utraconej twarzy, nie da się tak łatwo odbudować. Tutaj właśnie ciekawą rzecz powiedział w ostatnim materiale Peter Windsor. Teraz Ferrari powinien znaleźć się człowiek, który usiądzie z Charlesem Leclerciem i powoli, od początku, wytłumaczy mu to wszystko i powie: ty nie musisz niczego udowadniać na pierwszym okrążeniu. Ty już masz ogromną pozycję, którą budowałeś swoimi świetnymi występami, występami na tle czterokrotnego mistrza świata. Bądź cierpliwy, czekaj na swoje szanse, a one na pewno przyjdą z talentem i tym doświadczeniem, które udało się już zebrać. Na pewno uda ci się je wykorzystać. Nie potrzebujesz tak dramatycznych manewrów, jakie wykonywał chociażby Sebastian Vettel, czy z jakich słynie Daniel Kwiat. Ale czy tak będzie? Czy uda się w tym rozbitym zespole Ferrari poskładać te wszystkie elementy i znajdzie się to spoiwo, ten element, który je wszystkie połączy? Zobaczymy. Takiego wydania, podsumowania włoskiej prasy jeszcze nie było na łamach magazynu AH Paddocku. Naprawdę jest bardzo mocno. Zobaczymy, jak to wszystko odbije się na zespole Ferrari. Co zdecyduje szefostwo koncernu? To nie może trwać w nieskończoność. Ferrari naprawdę powoli traci twarz i traci zaufanie tych, którzy budują ten zespół, tych, którzy są sercem tego zespołu, włoskich kibiców. Tyle na temat przeglądu włoskiej prasy, a teraz kilka słów na temat innych tematów, które pojawiły się, a nie znalazły miejsca w ostatnim wydaniu magazynu AH Paddocku. Kiedy nagrywałem dla Was materiał podsumowujący Grand Prix Styrii, pojawiła się informacja o proteście złożonym przez zespół Renault przeciwko zespołowi Racing Point. No tutaj mówimy o tych oskarżeniach dotyczących kopiowania, wykorzystania własności intelektualnej innego zespołu, co jest wbrew regulaminowi sportowemu. Każdy zespół pewne elementy musi zaprojektować sam lub zlecić je trzeciej firmie, ale takiej firmie, która nie jest związana z rywalizacją na torze. Najlepszy przykład takiej sytuacji to jest zespół Haas i Dallara, która produkuje dla Haasa podwozie, projektuje i w zasadzie produkuje wszystko, co jest tylko możliwe w tym aspekcie. No tutaj Renault doszukało się dużych podobieństw, zresztą wszyscy je widzimy, oglądając nagrania wideo, oglądając zdjęcia. To jest bardzo szeroki temat, nie chcę dzisiaj w niego wnikać tak głęboko. Myślę, że znajdę czas na to, żeby nagrać oddzielne, dedykowane wydanie magazynu AH Paddocku, oddzielny materiał i wytłumaczyć te wszystkie kwestie. Natomiast uderzenie w konkretne elementy, jakimi są wloty chłodzące hamulce, choć zespół Racing Point twierdzi, że to jest w zasadzie nietrafiony strzał, myślę, że jest bardzo przemyślaną decyzją. Tu nie mogę Wam więcej na ten temat powiedzieć, ale to może być element, który zadecyduje o tym, czyli te wloty chłodzące hamulce, że FIA może przychylić się do tego protestu złożonego przez zespół Renault. A dodatkowo sam Collins, ale również Mark Priestley mówią, że ta sytuacja może wykroczyć znacznie poza ocenę FIA, że w historii zdarzyła się taka sytuacja, kiedy tego typu wydarzenia obiły się już, czy znalazły swoje miejsce, swój finał w brytyjskim sądzie i to właśnie brytyjski sąd rozsądzał, czy rzeczywiście mamy do czynienia z kopią
i skorzystaniem z własności intelektualnej innego zespołu, czy jest to coś, co powstało w zaciszach biur projektowych zespołu, który dysponuje takim samochodem. Zobaczymy, niesamowicie ciekawy wątek, wrócimy na pewno do niego. Kolejna ciekawa informacja, która się pojawiła dzisiaj na łamach włoskiego serwisu Motorsport, to jest umowa Valtteriego Bottasa z Mercedesem. Te dwa występy miały wystarczyć do tego, żeby przekonać zespół Mercedesa do tego, że Valtteri Bottas jest właściwym człowiekiem we właściwym fotelu. No i myślę, że biorąc pod uwagę ilość publikacji, która pojawiła się potem i wagę tych tytułów, możemy spodziewać się, że właśnie takie rozwiązanie wkrótce zostanie ogłoszone jako oficjalne. Oficjalnym jeszcze nie jest to, że Robert Kubica usiądzie w pierwszej sesji treningowej ponownie w samochodzie zespołu Alfa Romeo Racing, ale mam dość mocne informacje od włoskich kolegów, którzy sugerują, że tak właśnie będzie, a ta informacja ma pochodzić bezpośrednio od Freda Vassera. Czekamy więc na oficjalne potwierdzenie ze strony zespołu Alfa Romeo Racing Orlen. To wszystko, co dzisiaj dla Was przygotowałem. Myślę, że to był to ciekawy materiał, ciekawa lektura włoskiej prasy, która oddaje, bardzo dobrze oddaje aktualne odczucia włoskich kibiców. No nie jest dzisiaj łatwo być włoskim kibicem, co już mówiłem, ale również z mojej pozycji nie chcę oglądać Ferrari w takim położeniu. Ferrari na to po prostu nie zasługuje. Potrzebujemy mocnego zespołu Ferrari i nie mówię tego wcale tak, jak to było w tym jednym fragmencie, gdzieś śmiejąc się w duchu z zespołu Ferrari. Jak miał to robić Toto Wolff pod maską? Chciałbym zobaczyć znowu Ferrari w tej wielkiej trójce. Charlesa Leclerca, Sebastiana Vettela, bijącego się z Lewisem Hamiltonem, z Maxem Verstappenem o te najwyższe pozycje na mecie. Mam nadzieję, że Ferrari znajdzie drogę do wyjścia z tego tunelu, w którym wszyscy się znaleźli. Nie tylko kierowcy byli tymi osobami, które wciągnęły Ferrari w to. Tam nie gra, tam choruje dużo więcej rzeczy. Mam nadzieję, że lekarstwo jest w drodze. Na tym kończę. Dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję za komentarze, subskrypcje, za ciągły kontakt, nie tylko na YouTubie, ale również na Twitterze. To bardzo mnie buduje, to zachęca do kolejnych materiałów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.